Panie majorze, kapitan Tadeusz Miszczyk melduje się posłusznie. Major Korwin, niech pan siada. Pan tu dowodzi? Jeszcze tak. A o co chodzi? Skąd pan się tutaj wziął? Utknąłem w lesie jeszcze o świcie. Benzyna. Dopiero koło południa udało mi się zarekwirować konie. A do rzeczy, kapitanie. Jestem pracownikiem Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych. Wiozę dokumenty, które pod żadnym pozorem nie mogą dostać się w ręce wroga. Chciałbym dołączyć do was. Pan ma tabory? Co? Chodzi o jedną kasetę pancerną. Chwileczkę. Pan dawno z Warszawy? Tak, piąty dzień w podróży. Jeżeli zamierza pan zawieźć swoją kasetę z powrotem do Warszawy, serdecznie zapraszam. Dzisiaj tam jeszcze wyruszam. Ależ to jest nonsens. Pocieszmy się, że nie pierwszy w tej wojnie. Sądziłem, że zmierza pan do jakiegoś punktu koncentracji. Pan słyszał o czymś takim? Mnie w ogóle nie udaje się nawiązać łączności. W takim razie poproszę o furgon i ochronę. Wykluczone. Jesteśmy okrążeni. W nocy czeka nas walka. Poza tym nie będę zajmował się pańskimi papierami, którymi za godzinę czy dwie można sobie będzie podetrzeć tylet. Mogłem traktować moją prośbę jako rozkaz. Obecnie zmusza mnie pan do tego. Wiozę akta personalne ze zdjęciami i adresami wszystkich członków defensywy Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych. Chyba sobie pan zdaje sprawę z tego, że w ręku nieprzyjaciela stają się one wyrokami śmierci na tych ludzi rozsianych po całych Niemczech. Ponadto wiozę poufne... Panie majorze!